Cześć wszystkim, z tej strony Alek, hashtag Alek i jestem fotografem architektury. Od ponad 5 lat za pomocą zdjęć staram się przedstawiać oczywiste miejsca w sposób zupełnie nieoczywisty. Jestem ambasadorem Samsunga, w swojej karierze pracowałem dla takich marek jak Uber, Skanska czy Mastercard. Ponadto od 2019 roku mam tytuł magistra sztuki, który obroniłem na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Witam Was na darmowej mini lekcji, na której opowiem Wam o trzech najczęstszych błędach popełnianych przy edytowaniu zdjęć na telefonie. Jak wiemy, coraz więcej osób korzysta tylko z telefonu przy wykonywaniu zdjęcia, ale też coraz częściej korzystamy z niego przy edytowaniu ich. Ja w swoim życiu przetestowałem wiele aplikacji, także myślę, że warto posłuchać z mojego doświadczenia, z mojego punktu widzenia takich trzech najczęstszych błędów, które też i mi się zdarzały na początku. Po pierwsze, unikajcie instalowania niezweryfikowanych aplikacji, które obiecują nie wiadomo jakie wodotryski. Czyli na przykład dodaj efekt śniegu do zdjęcia, dodaj efekt promieni słońca do zdjęcia. Po pierwsze, nie znacie tych aplikacji, nie znacie źródła tych aplikacji, nie wiecie co one potrafią uczynić z naszym telefonem. Po drugie, nie znacie tego efektu, który potrafią uczynić z naszym zdjęciem, a testowałem parę takich aplikacji i przeważnie strasznie niszczą jakość tego zdjęcia, szczególnie już przy eksporcie, gdyż nie posiadają na przykład jakichś zaawansowanych funkcji eksportu takiego zdjęcia i drastycznie spada nam jakość naszej pracy. Drugą taką wskazówką, to jak już zainstalujecie aplikację jakąś zweryfikowaną, zaufaną, czyli na przykład Lightroom Mobile, Snapseed od Google, to pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, to wejść w ustawienia aplikacji, bo czyha tam na nas pierwsza pułapka, czyli jakość eksportowanego zdjęcia. I tu warto zwrócić uwagę, gdyż przeważnie te aplikacje tuż po zainstalowaniu i po pierwszym uruchomieniu domyślnie mają ustawione eksport na poziomie 90 kilku procent jakości naszego wejściowego pliku. Po co sobie psuć ten plik, prawda? Skoro potem możemy go jeszcze wykorzystać, może będziemy chcieli go wydrukować, powiesić na ścianie, to czemu go sobie psuć po edycji zdjęcia? Więc przede wszystkim trzeba wejść w te ustawienia i zmienić to. Trzecim takim błędem, to jak już uzbieramy parę aplikacji, znów podkreślę, jakiś pewnych, zaufanych aplikacji. I na przykład edytujemy sobie zdjęcie w jednej i stwierdzamy, że chcemy coś dokończyć w drugiej aplikacji. Na przykład mamy jedną aplikację od edycji kolorów, na przykład ViscoCam, a drugą aplikację od retuszu i chcemy najpierw sobie zedytować kolory, a potem przenieść zdjęcie do tej aplikacji z retuszem, to często popełniamy taki błąd, że po wyedytowaniu zdjęcia w pierwszej aplikacji klikamy udostępnij zdjęcie do i tutaj wybieramy tą drugą aplikację. I tym błędem jest to, że bezpowrotnie tracimy ten pierwszy etap, gdyż to zdjęcie już zedytowane z kolorami przenosimy do drugiej aplikacji i nie możemy już wrócić do tego pierwszego etapu, gdyż nie mamy pliku zdjęcia po pierwszym etapie edycji, po tej pierwszej aplikacji. Więc to, jak powinniśmy zadziałać w takiej sytuacji, to najpierw wyeksportować zdjęcie, tutaj pamiętając o tym, żeby zawsze w 100% jakości, do naszej galerii i dopiero z galerii udostępnić to zdjęcie do kolejnej aplikacji. W ten sposób, jeśli w tej drugiej aplikacji popełnimy jakiś błąd, który chcielibyśmy powtórzyć, naprawić, lub stwierdzamy, że chcemy inaczej zedytować nasze zdjęcie, to możemy wrócić do tego pierwszego niejako etapu. I to tak naprawdę tyle. Pamiętajcie o tych trzech wskazówkach, a już dzisiaj zapraszam Was na nasz fotokurs, o którym informacje znajdziecie już wkrótce więcej. Cześć!